wszystko już wiemy. A przynajmniej ci, którzy kandydowali do Europarlamentu, wiedzą, czy są posłami. Ale jak to wpłynie na Polskę, jak to wpłynie na Europę i jak wpłynie na świat? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, Bartłomiejem Nowakiem z Uczelni Wistul. Dzień dobry Państwu. No, jesteśmy już po wyborach do Europarlamentu. Zakończyliśmy już ten trójskok, jak to ładnie niektórzy mówią, czyli wybory parlamentarne w Polsce, wybory samorządowe i eurowybory. No i właśnie, co dalej, jak polityka się ułoży? O tym porozmawiam z doktorem Bartłomiejem Nowakiem z Uczelni Wistuli, Fundacji Puławskiego i Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, zacznijmy od tego poziomu najbliższego ciału, czyli Polsce. Co się tutaj zmieni? Czy coś się zmieni w naszej polityce krajowej, jeśli chodzi o po tych wynikach wyborczych? No przede wszystkim nastąpiła tak zwana mijanka, o którą premier Donald Tusk walczył od dawna jeszcze w poprzednich wyborach. Czyli że Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek nieznacznie. I to jest charakterystyczne, bo na początku exit poll zdawały taką dużą przewagę KO, a na ostatecznie jednak ona była minimalna, na poziomie mniej niż punkt procentowy. Natomiast znacznie ważniejsze konsekwencje wynikają dla innych partii, dlatego że po pierwsze Konfederacja mocno urosła, natomiast koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, rządowi, myślę tutaj przede wszystkim o Trzeciej Drodze i o Lewicy, znacznie są osłabieni. I to będzie miało wpływ zarówno na cały układ koalicyjny, ale też będzie miało wpływ na wybory prezydenckie, dlatego że ze znakiem zapytania stoją szanse marszałka Hołowni na kandydowanie na urząd prezydenta. Coraz bardziej to przypomina, że jednak te przystawki przysłowiowe mogą zostać zjedzone, no ale Donald Tusk w wieczór wyborczy mówił, że nic się nie zmieni, będzie tak jak było. No to jest takie oczywiście zapewnianie przez Donalda Tuska w sposób publiczny, dawanie niedwuznacznego sygnału, że tak naprawdę wiele może się zmienić, że ten układ sił jest inny niż był. I pewnie będą jakieś tam konsekwencje wynikały z tego w polityce wewnątrzrządowej. Ale każde takie wybory mają wpływ na układ sił. Taki wpływ trochę mniejszy miały przecież wybory samorządowe, dlatego że wtedy się okazało, że lewica jest dużo słabsza niż się jeszcze wydawało. I to też doprowadziło do nawet pewnych tarć, rozmów między koalicjantami. Więc tutaj należy się spodziewać, że tak. No dobrze, to w koalicji dojdzie do przetasowań, chociaż może nie będą one tak od razu spektakularne, ale no, kilku wiceministrów odeszło, kilku posłów z Sejmu, więc na pewno też będzie znowu karuzela nazwisk, kto gdzie i czym się zajmie. No dla mnie to było zaskoczenie, szczerze mówiąc, dlatego że jeżeli ktoś zostaje ministrem i po chwili idzie do Parlamentu Europejskiego, no to jest niedobry znak, jeżeli chodzi o taki szacunek dla mandatu powierzonego przez wyborców. Ja tego akurat nie odebrałem najlepiej. A co te wybory oznaczają dla PiS-u? No PiS przegrywa minimalnie, ale przegrywa. To też jednak pokazuje, że ta polaryzacja w Polsce jest bardzo duża. PiS na pewno ma już poważniejszego konkurenta znowu, bo po wyborach parlamentarnych wydawało się, że Konfederacja jednak nie jest tak perspektywiczna. Czy ten klin od prawej strony jest coraz większy? Tak, ale też z drugiej strony PiS ma skonsolidowane grono zwolenników i prawdopodobnie nastąpiła demobilizacja tych, do których jednak dotarły wiadomości o różnorakich aferach, które są w ostatnim czasie w mediach, no były szczególnie mocno obecne w tym okresie bezpośrednio przed wyborami. I tu pewnie ta demobilizacja była, ale to też pokazuje, że PiS ma cały czas gorących zwolenników, ale będzie musiał przejść zasadniczą taką debatę wewnętrzną na temat tego też, kto wystartuje w kandydatach na prezydenta, dlatego że to nie jest tak, że mieliśmy 3 kolejne wybory i ten cykl już się skończył, dlatego że w zasadzie praktycznie po wakacjach
kolejna kampania wyborcza już musi być dopięta. Więc to jeszcze czyli nie mamy pół roku spokoju. To jeszcze nie jest koniec. Ten układ, powiedzmy, domknie się w cudzysłowie wraz z wyborami prezydenckimi, bo on też da nam odpowiedź, czy w systemie całym politycznym będzie to potencjalne weto ze strony prezydenta opozycyjnego wobec rządu, czy też nie. I to będzie absolutnie konstytuujące dla całego układu sił, jeżeli chodzi o sposób rządzenia w Polsce. Dobrze, to jeszcze 2,5 pytania zamykające ten wątek Polski. Wczoraj na jednej konferencji, na której było kilku polityków Platformy, usłyszałem, no to nie jest jeszcze przesądzone, może Trzaskowski, może Tusk, a może Sikorski. Czy ta lista nazwisk jest rzeczywiście taka, czy to tylko jakieś wewnętrzne walki w Platformie? No, takie wewnętrzne walki zawsze są. Z tego co wiemy, to kandydat jest nie jeden. Donald Tusk publicznie zaprzeczył, że bierze pod uwagę urząd prezydenta. On zresztą, pewnie nasi widzowie pamiętają, wiele lat temu określił urząd prezydenta mianem żyrandola i działania pod żyrandolem i że go to nie interesuje. I wtedy się wycofał już z wyborów prezydenckich. Teraz by to na pewno było mu wypominane. Ale i on zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę realne narzędzia rządzenia są w rządzie. I myślę, że on jest tego typu politykiem, dla którego właśnie ta realna władza ma... Sprawczość jest ważniejsza. Sprawczość jest najważniejsza. A nazwiska pewnie dwa gdzieś tam są. Minister Sikorski zostawił sprawę otwartą. Czy to będzie miało dalsze konsekwencje, zobaczymy, dlatego że też Tusk kilkakrotnie już wypowiadał się o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim jako potencjalnym kandydacie. Więc pewnie tutaj dojdą jeszcze takie czysto wyborcze analizy tego, bo to jest osoba, która musi zyskać jednak te 50% poparcia, ponad połowę. I myślę, że to też będzie miało wpływ, kogo ewentualnie będą mogli poprzeć koalicjanci z obecnego rządu, dlatego że nie każdy jest tak, powiedziałbym, liberalny jak prezydent Trzaskowski, więc to wcale nie musi być taka łatwa droga. No tak, nie każdy też jest tak charakterystyczny jak minister Sikorski, więc to też nie ułatwia czasami. A po stronie PiSu jest kandydat? No bo okazuje się, że Bocheński w Warszawie zdobył bardzo dobry wynik i przeskoczył tutaj jedynkę, więc może to nie jest tak, że po tych wyborach samorządowych już powinniśmy o nim zapomnieć. Ryzyko zależy od układu tego, kto będzie startował, dlatego że ryzyko z panem Bocheńskim jest takie, że jeżeli by jednak na przykład marszałek Hołownia wystartował, to może oznaczać jednak dla Bocheńskiego porażkę i nie wejście do drugiej tury potencjalnie. Więc dużo zależy od... Natomiast ja nie sądzę, żeby to była... To musi być mocniejsza kandydatura. Beata Szydło? Nie wiem, czy Beata Szydło, ale tu pewnie się gdzieś rozegra Pani premier Szydło, pan premier Morawiecki, no to są takie postacie, które nie trzeba tego ich nikomu reklamować, mają rozpoznawalność i potencjalnie mogą mobilizować wyborców. To grono zwolenników premiera Morawieckiego, jeżeli chodzi o europosłów, zdecydowanie się zwiększyło, czyli pokazało, że też Morawiecki chyba potrafi budować wpływy w Prawie i Sprawiedliwości, czyli że jest mocniejszy. On zresztą widać, że nieustannie prowadzi kampanię już pod kątem wyborów prezydenckich i że on by bardzo chciał. Więc myślę, że to są takie postacie, z którymi raczej bym się liczył. No dobrze, przejdźmy na ten poziom europejski, bo trochę było tak, że przez czas przedwyborczy liczyliśmy, że Europa przestanie zajmować się sobą i zacznie zajmować się kreatywnie światem, współrządzić tym światem. Odpowie trochę na wojnę, odpowie na kryzys klimatyczny. No a okazuje się, że kraje europejskie muszą z powrotem zająć się sobą. No, wybory we Francji, bardzo niestabilna sytuacja w Niemczech, bardzo wysoki wynik partii prawicowych w Austrii. No to wszystko nie pokazuje, że mógłby być spokój tam i właśnie myślenie o wspólnej Europie. Pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim, ktoś podczas wyborczego wieczoru powiedział, że Europa brunatnieje. Ja bym był ostrożny z tymi tezami. Tu, gdzie pojawia się problem, to zobaczmy, że
rzeczywiście ugrupowania, które możemy powiedzieć, że są eurosceptyczne i populistyczne, że one zyskały, ale nie zyskały aż tak bardzo, jak tego oczekiwaliśmy. To, że to się stanie w Niemczech i Francji, było dosyć oczywiste. Natomiast myślę, że do naszej świadomości przebija się fakt, że jednak kluczowe państwa w Unii Europejskiej, czyli Francja, Niemcy i Włochy, mogą być jednak, nie wiem czy rządzone, ale mają ogromny wpływ tej polityki prawicowej, populistycznej. Marine Le Pen wcale nie będzie łatwo wygrać wybory parlamentarne, bo tam jest bardzo specyficzny układ, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. I do tej pory ta ordynacja dosyć skutecznie trzymała jej ugrupowanie. No albo na marginesie, to się, że tak powiem, znacząco zwiększyło w ostatnim czasie, ale to nie jest układ, który może jej zagwarantować ordynacja wyborcza, stworzenie rządu. Może też być tak, że Francja wejdzie w okres chaosu. Macron dokonał rzeczywiście, no to jest wielkie ryzyko. Niektórzy się nawet zastanawiali, czy to nie był taki ruch na charakteryzujący Davida Camerona, że w impulsie on zdecydował się na referendum i to było, rezultaty miało bardzo niedobre. Zobaczymy. Natomiast to, co mamy w tej chwili ewidentne, to ten wpływ polityki prawicowej i populistycznej jest w dwóch państwach, które tradycyjnie ciągnęły Unię Europejską, czyli we Francji i Niemczech, i bez których porozumienia kluczowe sprawy by nie zapadły, a do tego od jakiegoś czasu już we Włoszech, czyli też jednym z najważniejszych państw i założycieli Unii, no, rządzi ugrupowanie już mniej skrajne, dlatego że Meloni schodzi do centrum. Mhm, no tak, bo kiedy dochodziła do władzy, to były te obawy, że jest bardzo mocno prorosyjska, bardzo prawicowa, ale odkąd objęła władzę i zaczęła mieć wpływ realny na politykę włoską, wydaje się, że przechodzi w stronę centrum i staje się bardziej, no nie powiem euroentuzjastyczna, bo to może by było za daleko, ale eurorealistyczna. Nie, to jest proces, który politolodzy nazywają ją mainstreamizacją partii skrajnych. Czyli, że one miękną, dobierają inne argumenty po to, aby poszerzyć bazę wyborczą, ale poszerzyć bazę wyborczą mogą tylko schodząc do centrum. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Marine Le Pen, ona się w pewnym momencie zeszła z postulatów na przykład wyjścia ze strefy euro. Le Pen już nie chce wychodzić ze strefy euro. To są ugrupowania, które mówią dzisiaj w dużym uproszczeniu takim językiem, my nie jesteśmy antyeuropejscy. Dlatego, że w okresie, w którym my mamy tak wielkie wyzwania geopolityczne, klimatyczne, nowe technologie i pod każdym względem w zasadzie, widać, że my potrzebujemy tej Unii Europejskiej i że generalnie Europejczycy doceniają jednak przynależność do wspólnoty. Ta Unia Europejska ma wszędzie, we wszystkim kraju, różnie te sondaże wychodzą, ale generalnie jest poparcie wśród obywateli. Więc to się dzieje, więc te ugrupowania, które do tej pory były właśnie eurosceptyczne, one mówią, my nie jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej, my po prostu chcemy trochę innej Unii. Mhm. Chcemy mniej ingerującej w poczynania państw narodowych, chcemy mniej integrującej się w pewnych obszarach albo bardziej selektywnej. I to są takie elementy, które są chyba wspólne dla tych ugrupowań, więc to też będzie... To co się określa w politologii jako Europa narodów, tak? Czyli z mocnym... Tak, w dużym uproszczeniu, ale proszę zobaczyć na drugi ten trend też, który się dzieje. Otóż IPP, czyli partia chadecka, ona z kolei skręciła w prawo, aby ci populiści nie mieli takich łatwych możliwości podbierania jej elektoratu i dzisiaj znacząco zaostrzyła swoje niektóre polityki, na przykład jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o stosunek do tak zwanego Zielonego Ładu, który był przecież flagowym projektem komisji Ursuli von der Leyen. I jest kilka takich obszarów, gdzie rzeczywiście następuje z jednej strony mainstreamizacja właśnie tych partii skrajnych, z drugiej strony partie prawicowe, również w Polsce. Platforma Obywatelska, czy też szerzej koalicja. W pewnych obszarach retoryka
nie różni się zasadniczo, czy też czyny nie różnią się zasadniczo, może jest trochę lżejsza retoryka, bardziej inteligentna od poprzedniego rządu. No tak, Donald Tusk mówił, że Europa musi zwolnić z narzucaniem tak szybkiego tempa, tak, musi zadbać tak, o to, żeby tak. ludzie mieli za co żyć, a nie tylko oddychać świeżym powietrzem i dbać o zielone płuca Europy. Tak, więc gdzie jest, wie pan, bo gdzie jest teraz jakby esencja tego, co się stało w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Bo nawet jak populiści nie będą mieli władzy w Parlamencie Europejskim i oni nawet jakby się zjednoczyli, co jest zupełnie nieprawdopodobne. Bo ja przypomnę jeszcze, że około 99 miejsc tam mają w tej chwili jest znaczący przyrost tak zwanych niezrzeszonych posłów. Mhm. To się na same prace Parlamentu Europejskiego przełoży w niewielkim stopniu. Natomiast bardziej chodzi o to, że ten taki dyskurs prawicowy, że zmieni się debata europejska. I chociażby właśnie ta ewolucja Platformy Obywatelskiej w pewnych obszarach jest bardzo widoczna, bo nikt się nie spodziewał, że partia wcześniej bardziej liberalna będzie akurat w takich obszarach miała bardziej prawicowe poglądy. I to akurat zmieni Europę. Dobra. I to zmieni Francję i Niemcy też. To tutaj kończąc znowu ten wątek, czy poziom europejski naszej dyskusji, zapytam o to, no, pod rządami PiSu Trójkąt Weimarski nie istniał. Tak? Było to Paryż-Berlin. W momencie, kiedy Donald Tusk wrócił do władzy, bardzo mocno zaakcentował, że jest te trzy stolice mają rządzić Europą, mają wpływać na Europę, mają nadawać ton. No ale teraz patrząc na to, co się wydarzyło w Niemczech, no to czy też co się wydarza we Francji, no to co tutaj będzie tak, że będzie mocna Warszawa i któryś z tych krajów, który szybciej się ogarnie, jak to by powiedziała młodzież, to będzie znowu tylko dwie stolice? Nie, to nie jest tak. To znaczy Donald Tusk nigdy nie mówił, że Trójkąt Weimarski ma rządzić. Ale co się stało? Poprzednio, zresztą w ogóle od początku istnienia Trójkąta Weimarskiego, między tymi trzema państwami była po prostu wielka asymetria. Polska nie była równym partnerem dla Niemiec i Francji nigdy. Po pierwsze ze względu na potencjał gospodarczy i tego, że my byliśmy cały czas gospodarką, która goni. My teraz dogoniliśmy na 80% średniej PKB unijnego dopiero po 20 latach w Unii. Wcześniej zaczynaliśmy mniej niż połowę. Więc zmienia się sytuacja gospodarcza. I wcześniej ten trójkąt przede wszystkim Francji nie był potrzebny. Francja ma bardzo dobre stosunki i bardzo rozwinięte z Niemcami. Pomimo wielu różnic, które między nimi istnieją, one na takim poziomie bilateralnym mają wspólne zgromadzenie parlamentarne, ministrowie rządu regularnie się spotykają. To jest pierwszy punkt kontaktu i tego nie było w stosunku z żadnym krajem. Może między Niemcami a Polską były dosyć rozwinięte stosunki, ale nie aż tak jak między Niemcami a Francją. I teraz co się dzieje? Zmienia się układ sił w tym trójkącie. I to nie jest tak, że Polska ma swoje, powiedzmy, 5 minut. Dlatego, że pokazała w ubiegłym roku wybory parlamentarne w Polsce. Były okrzyknięte w zasadzie jednogłośnie jako najważniejsze wybory w Europie w 2023 roku. I Tusk pokazał, będąc wcześniej osobą znaną, bo byłem przewodniczącym Rady Europejskiej, byłem szefem chadeckiej partii w Europie, Tusk pokazał, że można wygrać z populistami. Nawet jeżeli jego wynik bezpośrednio jego partii nie był największy. I to zyskało ogromne uznanie, bo Polska była problemem w Unii Europejskiej. Miała artykuł 7 tak zwany, jak to był wielki garb polskiej polityki zagranicznej. I nagle Tusk wchodzi do gry w zasadzie z biegu. Ta sytuacja dzieje się w okresie, w którym już poparcie AfD było wysokie w Niemczech, w którym już Marine Le Pen miała pierwszą partię, jeżeli chodzi o poparcie w ogólnonarodowych sondażach i w którym zarówno Niemcy i Francja przeżywają poważne problemy gospodarcze. Czyli to, co widzimy, to ta asymetria, która istniała wcześniej, znacząco się wyrównała na korzyść Polski, co nie znaczy, że Polska jest tutaj najmocniejszym państwem, tylko że Niemcy i Francja muszą z nami rozmawiać już z innego punktu widzenia. I takim majsterszczykiem trochę dyplomatycznym było to, że kiedy Donald Tusk poleciał z prezydentem Dudą do Waszyngtonu, później wrócił bezpośrednio na spotkania, które akurat miał spotkanie kanclerz Scholz i Emmanuel Macron,
I Tusk się do nich dołączył, niby zdając relację z tego, o czym rozmawiał z Bidenem. No to był majstersztyk dyplomatyczny. My akurat no, weszliśmy na taką wysoką półkę, jeżeli chodzi o politykę europejską. I zwrócę uwagę też, że ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, że Koalicja Obywatelska i PSL razem, one będą, no, w zasadzie jedna różnica mandatu z Hiszpanami ich będzie dzieliła, ale to będzie druga lub trzecia największa grupa narodowa w Europejskiej Partii Ludowej po Niemczech. Z tym, że... Czy w tej partii, która najprawdopodobniej będzie nadal przewodziła Unii Europejskiej? No będzie przewodziła, będzie miała przewodniczącą, czy zobaczymy, kto to jeszcze będzie, Komisji Europejskiej. Wszystko jest po prostu najsilniejsza. Zyskała IPP jednak, czyli Partia Ludowa. Ona nie straciła głosów w porównaniu do poprzedniego Parlamentu Europejskiego, więc jej wynik jest całkiem niezły w przeciwieństwie do wszystkich innych partii. I tak, największy spadek. I tutaj Polska będzie jednym z absolutnie głównych rozgrywających i to się będzie przekładało na takie drobne sprawy, często niewidoczne opinii publicznej, to po prostu stanowiska różnych tych, którzy piszą raporty Parlamentu Europejskiego, tych, którzy mają wpływ na obsadzanie różnych innych stanowisk. Więc to jest bardzo takie znaczące umocnienie się i my, trzeba powiedzieć, jesteśmy w mainstreamie. Teraz... Dobrze, to zapytam jeszcze o to, co zazwyczaj najbardziej rozpala głowy, czyli nazwiska. No, mówi się o tym komisarzu do spraw obronności, czy jakkolwiek on się będzie nazywał, no, ale jest szansa na to, żeby na przykład był przewodniczący parlamentu. No, pamiętamy wielką radość, jak Jerzy Buzek został. Czy jakieś inne takie bardzo znaczne, ważne stanowisko? Nie sądzę. Tutaj faworytką jest jednak... No, po pierwsze tak, te trzy pozycje będą miały różnych właścicieli politycznych. Czyli mówię o przewodniczącym Komisji Europejskiej, wysokim przedstawicielu do spraw polityki zagranicznej i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. One powinny trafić generalnie do innych partii, które będą tworzyć układ koalicyjny. Więc jeżeli von der Leyen czy ktokolwiek z partii chadeckiej weźmie Komisję Europejską, to te pozostałe dwie pozycje powinny trafić do socjalistów i do liberałów. Więc tu już jest problem. Po drugie, mimo tego, że Polska tak urosła, nie ma apetytu dzisiaj w Unii Europejskiej, to ja wiem z różnych źródeł, żeby znowu Polska była aż tak dowartościowana, jeżeli chodzi o najwyższe pozycje. Z jakiego powodu? Dlatego, że pozostałe państwa naszego regionu do tej pory nie były, więc jeżeli ktoś miałby dawać na podstawie regionalnej jakieś stanowisko, to myśmy mieli już Jerzego Buzka, mieliśmy Donalda Tuska. Podejrzewam, że faworytką jest Kaja Kallas, która ma trochę taki bardzo wyrazisty wizerunek, który nie ułatwia spraw, ale jednak to jest też taka osoba, która może być zaakceptowalna. I tu jeszcze ważna rzecz, to stanowisko komisarza do spraw polityki obronności chyba niekoniecznie jest w zainteresowaniu polskiego rządu. Z tego prostego względu, że Unia nie ma kompetencji traktatowych do polityki obronności, czyli komisarz nie będzie miał tutaj bardzo znaczącej roli. No i głośno mówi się o tym, że mogą być kłopoty z finansowaniem. Nie ma budżetu, to druga rzecz. I tak naprawdę to oznacza dzisiaj wykrojenie tej części polityki obronnej, która dotyczy przemysłu zbrojeniowego i koordynacji przemysłu zbrojeniowego w Europie, którą robi komisarz Thierry Breton. Więc ja podejrzewam, że tak skrojone portfolio dla samego ministra Sikorskiego nie będzie wystarczające, tym bardziej, że on chyba polubił ten powrót na szefa MSZ-u, bo tu może dokonywać realnych zmian i jego głos jest po prostu słyszalny nie tylko w Europie, ale i na świecie. A to jest już polityk ciężkiej wagi. Czy może ten sen o NATO, bo Radosław Sikorski miał taką wypowiedź, że powiedział, że kiedy zapytano, czy poprzemy byłego premiera Holandii, powiedział, czemu byśmy nie mieli wystawić swojego kandydata? Tu raczej chodziło o to, że Polska grała o inne pozycje. To znaczy, chciała, to jest taki klasyczny sprzedaż poparcia, ale wy poprzecie naszego kandydata na coś innego i te pozycje w sferze bezpieczeństwa militarne są dla nas ważne. Wszystko wskazuje na to, że to będzie były premier Holandii Mark Rutte.
Natomiast zobaczymy, bo tu jest system jednomyślny podejmowania decyzji. I ze 2-3 kraje na czele z Węgrami wcale nie są zadowolone z tego nieoficjalnego jeszcze wyboru, więc tutaj parę rzeczy się może zdarzyć. Ale ja bym powiedział, że dzisiaj nie trzeba tych najwyższych pozycji. Nam trzeba całej gamy tych pozycji niższych po tych najwyższych. Bo Polska akurat jest bardzo niedoreprezentowana na przykład w strukturach unijnych. Jesteśmy dramatycznie niedoreprezentowani, jeżeli chodzi o wysokie stanowiska dyrektorów generalnych i tak dalej. I to są rzeczy, o które realnie trzeba walczyć, gdzie jest realnie wpływ na rzeczywistość. Może nie są tak medialne, ale warte gry. Panie doktorze, to już na koniec rzeczywiście i tak trochę krócej. Ten poziom światowy. Najważniejsze wybory na świecie przed nami, tak? Jaki wpływ to, co się stało w Unii, może mieć, czy ma w ogóle, czy Amerykanie na to patrzą, są zainteresowani na wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ja bym powiedział trochę inaczej. To Donald Trump i trumpizm jako sposób uprawiania polityki miał wpływ na Europę. Oprócz kryzysów, które myśmy przechodzili, które wyhodowały populistów. Ale jeżeli Trump wygra wybory, to będzie wiatr w żagle ugrupowań populistycznych, prawicowych tutaj w Europie, które w podobny sposób widzą świat, często sposób uprawiania polityki. I to będzie wielki problem i bezpośrednio ja bym pokazał na Giorgia Meloni, która ona jest dobra w takim ustawianiu się tam, gdzie wieje wiatr. Ponieważ wiatr wiał i jakby ona się chciała wejść do tego centrum bardziej polityki, ale jeżeli Trump by wygrał wybory, to moi koledzy we Włoszech mówią, że Meloni ewoluuje, bo będzie widziała, że wiatr zaczyna wiać gdzie indziej. Tym bardziej, jeżeli Le Pen by wygrała wybory we Francji, to będzie wszystko, to jest system naczyń połączonych dzisiaj, bo my w takim świecie właśnie globalnym żyjemy, że różne ruchy polityczne, które się dzieją, mają często wymiar, politolodzy mówią, transnarodowy. I to tak, to ma ogromne znaczenie i będzie miało ogromne znaczenie też dla tego, co się będzie działo z Ukrainą, jakie będą losy wojny. Więc musimy to śledzić bardzo, bardzo uważnie. Dobra, to już ostatnie pytanie. Co na to Chiny? Bo niewątpliwie są wielkim graczem światowym i jakoś się będą musiały od nowa układać z Europą. Chiny się przyglądają i dla Chin, Chiny do tej pory im było ciężko rozmawiać z Unią Europejską, bo po prostu Unia Europejska nie jest państwem i Chinom było ciężko w ogóle zrozumieć logikę integracji europejskiej. To było bardzo widoczne. Natomiast Unia Europejska dała się mocno we znaki, więc Chiny zmieniły swoją pozycję i zaczęły zabiegać o to, żeby Unia nie wprowadzała sankcji handlowych, różnorakiego typu regulacji, które uderzą w chińskie przedsiębiorstwa. I Chiny świetnie wiedzą, że jeżeli Unia jest po tej samej stronie ze Stanami Zjednoczonymi, to one są w pozycji słabszej. I to jest, myślę, oni obserwują, co się dzieje na pewno w Europie, uczą się tego, dla nich o wiele łatwiejsza sytuacja będzie taka, w której Europa będzie mniej zintegrowana, w której będzie więcej kłótni, Europa się nie będzie mogła dogadać, bo Chiny będą wtedy z każdym z państwem układać sobie te relacje ze sobą. No, pamięta pan zapewne w 2011 roku, kiedy to Chiny chciały zorganizować tutaj cały szczyt, cały format państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami, na co na zachodzie Europy było poważne oburzenie, bo jak to, tak? To powinno być w formacie Unii Europejskiej. Ten format się rozpadł ze względu przede wszystkim na państwa bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię. Litwa tak. Najbardziej zablokowała. Litwa najbardziej. Natomiast Chiny, ostatnia podróż Xi Jinpinga była bardzo znacząca, bo odwiedził Węgry i Serbię. Czyli takie państwa, które nie są, integrację europejską widzą inaczej,
Węgry można sobie de facto Xi Jinping w jakiś tam sposób kupuje i są otwarcie dzisiaj nie tylko lobbystą interesów rosyjskich, ale również chińskich. I Chiny w ten sposób patrzą, przez pryzmat państw narodowych. Im bardziej Unia jest podzielona, tym Chinom łatwiej będzie z tą Unią się dogadywać, więc to ma znaczenie, a im Unia też będzie bardziej podzielona w kwestiach rosyjskich, a to się może zdarzyć w jakimś przewidywalnym właściwie scenariuszu, to też dla Chin jest to korzystne. Proszę Państwa, to chyba można zakończyć chińskim przysłowiem, obyś żył w ciekawych czasach, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Niestety żyjemy, tak. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Bartłomiej Nowak, Uczelnia Wistula, Fundacja Pułaskiego i Team Europe, a rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.